Mam dzisiaj taki temat, który chyba nie chciałbym, żebyśmy się poruszali w sensie, że to jest temat, który ja... Bo chciałbym dzisiaj mówić o bałwochwalstwie, ale nie chciałbym, żebyśmy się zamknęli w tym słowie tylko. Żebyśmy myśleli, że powiedzmy to jest jakieś... To co, wytłumaczę to później. O co mi chodzi może, ale że chciałbym, żebyśmy pomyśleli szerzej, troszeczkę szerzej, żebyśmy pomyśleli o tym, dlatego że będziemy mówili o bałwochwalstwie, ale byłoby bez sensu, żebyśmy się skupili na bałwochwalstwie, nie? No bo nie po to tu jesteśmy, żebyśmy się uczyli bałwochwalstwa, prawda? Także tak jak mówię, nie chciałbym, żebyśmy się zamknęli w tym, ale żeby to zatytułować i żeby jakoś jakiś wstęp zrobić, to od tego bym zaczął. I przede wszystkim chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jaka jest etymologia tego słowa. Skąd się, dlaczego i w jaki sposób i o czym mówimy, kiedy mówimy o bałwochwalstwie. I myślę, że moglibyśmy tak powiedzieć, bez szukania jakichkolwiek słowników, źródeł czy czegokolwiek, że bałwochwalstwo to jest oddawanie czci wizerunkom bogów czy bóstw, takim bałwanom, nie? Idolom, czy jak to, jakkolwiek to nazwać. Taką można by, myślę, dać krótką definicję tego. Ale możemy też się posiłkować Słowem Bożym, dlatego że Biblia już bardzo wcześnie o tym mówi, bo w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, czyli to jest Księga Wyjścia, kiedy Pan Bóg nadaje 10 przykazań, prawo nadaje Izraelowi, to od drugiego wersetu w 20 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej czytamy tak. Ja jestem Pan, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz sobie czynił żadnego rzeźbionego posągu, ani podobitny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu, ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, Twój Bóg. Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań. W innym tłumaczeniu z tysięcznego pokolenia też, nie? I myślę, że patrząc na ten fragment, to możemy też powiedzieć, że bałwochwalstwem możemy nazwać oddawanie czci należnej Bogu, czemukolwiek lub komukolwiek poza Bogiem, tak? Bo tutaj pisze i żebyśmy nie czynili żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, nisko na ziemi, ani w wodach pod ziemią. Czyli jakby generalnie powiedzieć wszystkiego, nie? Tak, żeby było jasne, nie? Że niczego, co na ziemi, jak było napisane, no to by sobie myślał, na ziemi to nie, ale to jest podwodny stwór, albo gdzieś tam my sobie aniołów stwarzamy, nie? Podobizny. No to, no nie. Nie robimy, mamy nie robić, czy Izrael miał wtedy takie przykazanie, że ma nie być podobizny czegokolwiek i, co ważne, nie oddajemy temu pokłonu, nie? No bo teraz można by się zastanowić, no to w takim razie, czy pomnik Piłsudskiego na placu to mamy teraz zburzyć, czy nie zburzyć, nie? No jeśli nie oddajemy temu czci jako Bogu, a jest to pamiątka historyczna, no to myślę, że okej, ale zostawmy to, nie? Żeby się nie rozwlekać za bardzo, nie odchodzić od tematu. I historia bałwochwalstwa czy oddawania czci bożkom jest, można powiedzieć, jak świat stara. W momencie, w którym Abraham wychodzi z Ur, to wychodzi z miasta, w którym był już dość rozwinięty kult. Tam był Bóg Księżyca, była jego małżonka. Były jakieś świątynie takie potężne, które były budowane na szczycie takich ziguratów. No to był jakby, to były te czasy i tak to działało wtedy, w tych czasach, że już było mnóstwo bogów. I Abraham wychodzi stamtąd i Jahwe, Bóg się objawia mu jako ten jedyny, nie? Jako ten,
który jest jedynym Bogiem, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Także tak mówię, gdzie byśmy nie spojrzeli na świecie, mamy mnóstwo bałwochwalstwa od samego początku. Natomiast Izrael po wyjściu z Egiptu dostaje przymierze. To, o czym czytaliśmy w drugiej księdze Mojżeszowej, księdze wyjścia w 20 rozdziale, dostaje przymierze. I to przymierze określa reguły w taki prosty sposób, nie? W jaki sposób Pan Bóg chciał uchronić Izraela, chciał ich ochronić. I jedną z tych reguł właśnie było to, żeby nie tworzyli sobie żadnych podobizn. Ja sobie pozwolę, jako że mamy takie spotkanie, że tak powiem luźniejsze, to zapytać, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, jak to czasowo się układa. Jak oni wyszli z Egiptu, to ile minęło czasu do momentu, w którym te przykazania były nadane Izraelowi? Czy ktoś może mniej więcej? To było tak, jak jeśli dobrze doczytałem, to było około 3 miesięcy, bo tam jest, wydaje mi się, napisane, że w 3 miesiącu po wyjściu z Egiptu otrzymali przykazania. I czytamy tam, gdybyśmy przeczytali ten cały fragment i Mojżesz tam mówi do nich, jakie są te przykazania i w tym momencie Izraelici mówią tak, rozumiemy i będziemy tak czynili, jak powiedziałeś. I teraz drugie pytanie. Ile trwało, zanim złamali te przykazania? 40 dni. Dosyć szybko, nie? 40 dni, znaczy właściwie nawet nie całe 40 dni, dlatego że 40 dni Mojżesz był na górze, gdzie go wezwał, on i Jozue poszli na górę, tak żeby Bóg mógł jakby te szczegółowe prawa tam rozmawiali, przebywał Mojżesz z Panem Bogiem, on się mu tam objawił i tam jakby dużo się działo i to był super czas, a pod górą w tym momencie w którymś tam momencie Izraelici uznali, zresztą możemy sobie to nawet przeczytać, bo to jest troszkę dalej, w drugiej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział już od pierwszego wersetu czytamy, a gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego, wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział, zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych córek, waszych synów i córek i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach i zanieśli je do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli, oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał, jutro będzie święto Pana. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenia i przynieśli ofiary pojednawcze i lud usiadł, aby jeść i pić i wstał, aby się bawić. I to trwało na pewno mniej nawet niż 40 dni, bo po 40 dniach Mojżesz zszedł z góry. Kiedy Izraelici złamali już to przykazanie i co więcej mówią, że to jest ten cielec, tak? To jest Bóg Izraelu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie? Czyli to taką deklarację nawet składają, nie? Że to jest ten Bóg. Jeszcze miesiąc wcześniej się bali podejść i w ogóle wiedzieli, jakie to są te przykazania i rozumieli, powiedzieli, że będą się tego trzymać, a już miesiąc minął i je złamali. I to nie jest pojedynczy przypadek. Ja bym chciał, żebyśmy też jakby teraz rozważając to, żebyśmy sobie nie myśleli, a ci Izraelici to tacy i tam, wiecie, o 30 dni. Ja przypuszczam, że jakbym tak pogrzebał, to też pewnie bym znalazł, że po tygodniu, nie? Złamałem przykazanie, które przeczytałem, także jakby z pokorą do tego podchodzę. Niemniej jednak jest to dla nas ostrzeżenie, nie? Dlatego o tym mówimy w ogóle, że jest to ostrzeżenie. I w historii Izraela widać to wielokrotnie, dlatego że jeżeli pójdziemy dalej, to
jeszcze za czasów Mojżesza, to jest czwarta księga Mojżeszowa, o tym mówi w 25 rozdziale, że kiedy Izrael osiadł w Szitim, to zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. One zapraszały lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. I wtedy tam pisze, Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izrael i rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I to też nie było jakoś, wiecie, bardzo długo, ani nie było też, że oni, nie wiem, Mojżesz ich zostawił na rogi i oni teraz sobie gdzieś tam odpłynęli, nie? To były gdzieś rzeczy, które się działy w tej społeczności Izraela, jak oni szli, byli na pustyni, nie? Widzieli słup ognia, Mojżesz był z nimi, różne rzeczy widzieli, przeżywali, a jednak wdało się coś takiego, że skusiły ich, tak to możemy sparafrazować, obce kobiety i po prostu poszli za nimi, nie? I później, jakkolwiek byśmy nie przesuwali się dalej, czy za czasów sędziów, też jeden przykład może tylko podam. Mamy sytuację, którą wszyscy na pewno dobrze znacie. Gedeona, którego powołuje Pan Bóg, żeby wybawił lud izraelski z niewoli. I do Gedeona, to jest Księga Sędziów, szósty rozdział, mówi Pan tak. Może przeczytam. Tejże nocy rzekł Pan do niego, weź cielca z bydła twojego ojca i drugiego siedmioletniego cielca i rozwal ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy nim. A zbuduj dla Pana Boga twego na szczycie tej warowni ołtarz ułożony z kamieni i weź drugiego cielca i złóż całe palenie na drwach ze słupa, który ściąłeś. I tam później jest ten fragment dalej mówi o tym, jak ten lud, który tam, ci ludzie, którzy mieszkali, jak przyszli, byli oburzeni, że chcieli Aszerę, chcieli ten posąg, ten słup, że zburzyli Baala. I wtedy ojciec od Gedeona mówi, no to chcecie teraz się za Bogiem wstawiać, takim bożkiem, niech on się sam broni. Ale w każdym razie to jest lud Izraela, który całkowicie zapomina o tym, co nakazał mu Pan Bóg i nawet jest jeszcze oburzony, że ktoś zburzył ich bożki. I później czytamy, przepraszam, troszkę dalej, w czasach królów, czytamy, że te historie w księgach czy kronik, czy królewskiej mamy taką, że mamy króla, który czynił to, co prawe w oczach Pana, a później mamy króla, który czynił zło w oczach Pana. Później mamy króla, który czynił zło, a później, który czynił to, co prawe. I tak co kilkanaście, kilkadziesiąt lat są różne, kilka, są takie wzloty i upadki, że tak powiem. I tak naprawdę to już trzeci król, Salomon, też z powodu swoich żon został ściągnięty jakby w stronę bałwochwalstwa, tych, które były pogankami. No i później właśnie czytamy, nie, że ten był taki, a ten był taki. I na przykład czytamy o Asie w pierwszej królewskiej w 15 rozdziale, że Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Maachem, swoją babkę, pozbawił godności królowej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, jednak serce Asy było szczere oddane Panu przez całe jego życie. Sprowadził też do świątyni pańskiej poświęcone dary swojego ojca i swoje własne poświęcone dary w srebrze i złocie oraz naczynia. Później czytamy znowu kilka rozdziałów dalej o Jehoszafacie też, że postępował on zupełnie tak samo jak Asa, jego ojciec, nie odstępował od tego, czyniąc to, co prawe w oczach Pana, tylko świątynki na wyżynach nie zostały usunięte i lud w dalszym ciągu składał na wyżynach ofiary i spalał kadzidła. Ale czytamy dalej, że resztę uprawiających nierząd kultowy, którzy pozostali jeszcze z czasów Asy, jego ojca wygnał z kraju.
I widzimy, że ci królowie zastali ciekawą sytuację, bo mieli kraj, który uprawiał nierząd kultowy, mieli kraj, który był pogrążony w bałwochwalstwie i potrzebowali go oczyścić, co prawdopodobnie nie było takie proste, dlatego że tak jak Gedeon się zderzył pewnie z jakimiś ludzkimi sprzeciwami, tak samo tutaj też. Mieli jakichś kapłanów, którzy jeszcze zostali po jednym królu, to następny król ich wypędził. Ale gdzieś tam świątynki jeszcze Pan Bóg zaznacza, że zostały jeszcze gdzieś, nie? Inny król znowu gdzieś tam usunął jakiegoś, nie jakiegoś, tylko miedzianego węża, który z czasów Mojżesza jeszcze został i został wywyższony jako bożek, nie? Jakby ludzie oddawali mu też cześć, czyli coś, co zostało stworzone po to, żeby uratować Izraela wtedy, kiedy te węże ich kąsały, to zostało przekształcone w bożka. No i ci królowie, ci, którzy czynili to, co prawe w oczach Pana, to naprawiali te rzeczy. I też chciałem tutaj zwrócić jedną uwagę. W tych fragmentach czytamy, że ci królowie czynili to, co prawe w oczach Pana, ale że świątynki na wzgórzach nie zostały jeszcze usunięte, na przykład. Nie? I to mi mówi, nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, także postaram się to wytłumaczyć, ale to mi mówi o tym, że można przesadzić ze wszystkim. W sensie, że ci królowie, wystarczające było to, co oni zrobili, bo to było ich jakieś tam zadanie. Natomiast nie wymagał od nich Pan Bóg, żeby powiedzieć o tym, że czynili to, co prawe w oczach Pana, nie wymagał od nich Pan Bóg, że oni teraz wybiją wszystkich, wyczyszczą wszystko. Mieli swoje zadanie, konkretne zadanie do zrobienia. Odebrali, że ten miał usunąć bałwany, ten miał wypędzić tych kapłanów i to zrobili. I chciałem taki przykład teraz wam dać, bo ja wiem, że jako ludzie mamy tendencję do wpadania w skrajności. Ja też łapię się na tym. I można popaść w taką skrajność, że możemy teraz skupić się tylko na bałwochwalstwie. I chodzi mi o to, że każdy z nas jest stworzony jako człowiek, jako ludzie jesteśmy niedoskonali. W momencie, w którym my się nawracamy, to Pan Bóg prowadzi nas jakąś konkretną drogą i pokazuje nam rzeczy, które widzi dla nas na dany moment, że one są do usunięcia. I czasem bywa tak, że my się zatrzymujemy nad jakąś konkretną rzeczą. Pan Bóg nam pokazuje, na przykład, pokazuje Asię, usuń bałwanów z swego kraju. Asa usuwa bałwany. Ale mówi, okej, Pan Bóg powiedział, że usuwa bałwany, to ja teraz skupię się na tym, będę ścigał wszystkich, będę wszystko, wiecie, o co chodzi, nie? I on mógłby się na tym skupić, na tej jednej rzeczy i popłynąć i zaniedbać pozostałe. I teraz pytanie moje jest takie, jakbyśmy się przygotowywali na wesele, na pewno każdy albo większość z nas była na jakimś weselu i na wesele, wiadomo, trzeba się ubrać, wiecie, no, kobiety pomalować, uczesać i tak dalej, i tak dalej. I teraz gdybyśmy, przygotowując się na wesele, skupili się tylko na fryzurze i na tej fryzurze, bo wiecie, no na przykład fryzurę się na początku robi, że potem, nie wiem, nie zniszczyć, tak gdzieś słyszałem kiedyś, nie, że potem już... I skupujemy się tylko na fryzurze. I powiedzmy w piątek idziemy do fryzjera, czy w sobotę rano. Fryzura, układanie, w domu jeszcze poprawić, to jeszcze jakiś lakier, tu tego. I przychodzi godzina 12. Nie mam czasu się już ubrać. Nie mam czasu już się umalować, nie mam czasu się przygotować, nie mam czasu wyprasować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to jest indywidualna sprawa, ale dzielę się tym, bo tak odebrałem.
musimy się pilnować, żebyśmy nie popadali w taką skrajność jednotematyczną, ale żebyśmy słuchali Pana Boga, czego On chce od nas, żeby to była pełnia, tak? Żebyśmy nie byli skupieni tylko na jednej rzeczy, tak? Że to tą jedną rzecz musimy na tym się to jest moje, ja się na tym skupiam. Nieważne, że tam nie czytam słowa, ale teraz nie będę oddawał czci. Rozumiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi, nie? Ja nie twierdzę, że mamy się godzić na jakieś złe rzeczy, ale żebyśmy potrafili się też nie zapędzić za bardzo, bo myślę, że można w tym temacie, można bardzo. I chciałem wam jedną jeszcze rzecz pokazać. Może poproszę Pawła, żeby włączył zdjęcia, bo przygotowałem sobie kilka zdjęć. I a propos bałwanów jeszcze, żebyśmy i składania ofiar, i żebyśmy mieli takie obrazowe, bo to czasem działa lepiej. Aha, no tak, żeby było jasne. Nie mówimy, mam nadzieję, że to jest jasne, że nie mówimy o takich bałwanach, tak? Że to nie o to nam chodzi tutaj. Że to nie to. Bardziej chodzi o coś takiego, czemu oddajemy cześć jako Bogu, tak? Także nie przeganiamy dzieci ze śniegu też, nie? To jest, tak jak mówię, jedna z takich skrajności, które można popaść. Chciałem wam pokazać kilka takich rzeczy, które mamy, dlatego że my jako jako ludzie, jakby cały świat, tak powiedziałem, od początku próbuje jakieś podobizny Bogu w sobie stworzyć. I to nawet jeszcze przed nadanym prawem widzimy, że tego było mnóstwo. Czy to jakieś słupy, czy jakieś, wiecie, to jest z całego świata są przykłady. Z różnych religii, niektóre do teraz funkcjonują. Też. Nie trzeba, to nie muszą być starożytne rzeczy. Natomiast chciałem wam pokazać to, dlatego że czytamy w Biblii, to jest Piąta Księga Mojżeszowa, w 20 na przykład, 7 rozdziale, że to jest fragment, w którym Pan Bóg mówi, że zbuduje mu ołtarz. I tam pisze tak, że tam zbudujesz ołtarz Panu swojemu Bogu, to jest Piąta Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, ołtarz z kamieni. Nie będziesz ich ciosał narzędziem z żelaza. Z kamień nieociosanych zbudujesz ołtarz Panu swemu Bogu i na nim będziesz składał całe opalenia Panu swemu Bogu. I w drugiej Mojżeszowej, w 20 rozdziale też, ja to przeczytam jeszcze też dla kontekstu, jest bardzo podobny fragment. A jeśli uczynisz mi ołtarz kamienny, nie buduj go z ciosanych kamieni. Jeśli bowiem przyłożysz do niego żelazne narzędzie, zbezcześcisz go. Nie będziesz występował po stopniach do mojego ołtarza, aby twoja nagość nie była przy tym odkryta. I co chcę przez to pokazać? Pan Bóg już od początku wiedział, że jakie są tendencje nasze ludzi i powiedział, jak będziesz budował dla mnie ołtarz, to ma być tylko po to, żeby tam była złożona ofiara. Czyli bierzesz kamienie, układasz je i składasz ofiarę. On nie musi być ozdabiany, on nie musi być ciosany, on nie musi mieć kształtu jakiegoś takiego wymyślnego, nie musi nic przypominać. Te kamienie też nie trzeba ich tam jakoś obrabiać, żeby one były piękne i nie wiadomo jakie, bo to jest tylko narzędzie. To jest tylko ołtarz po to, żeby mi złożyć ofiarę. I to nie on jest ważny, ale ważne jest to, co się tam dzieje. Tak, ważny jestem ja, Bóg twój. I co oznacza, że takie ołtarze mogły wyglądać właśnie mniej więcej tak, nie? Czyli po prostu kamienie poukładane, nieociosane, nieobrobione. Natomiast tutaj chciałem zwrócić uwagę, czy wszystko, co poza tym, to złe, bo mamy tutaj ołtarz, nie? Ja takie wziąłem zdjęcie, bo ono najbardziej tak przypomina ten biblijny, te wymiary i tak dalej. To jest ołtarz w świątyni Salomona. Taki miał wyglądać, nie? Taki ołtarz. Czy on jest z kamieni?
No nie jest. Czy jest, ma jakieś kształty, czy jakoś był... Był z miedzi, nie? Wykonany. Miał też schodki. Bo był duży, 5 metrów miał wysokości. Nie dało się bez schodków. I co ja chcę przez to powiedzieć? Ja chcę przez to powiedzieć to, że taki był nakaz Pana Boga, że tak ma ten ołtarz wyglądać, nie? Miał mieć 30 stóp wysokości, 50 szerokości. Miał być zrobiony z miedzi. Miał konkretne wytyczne, nie? Inna sytuacja. Pan Bóg to powiedział. Tak ma być. I właśnie historia Izraela, tak wrócimy do tego, pokazuje to, że te okresy były różne. Czyli były okresy odstępstwa, były okresy, kiedy Izraelici byli blisko Pana Boga. To zwykle się wiązało z tym, jaki był król, nie? Jak w którą stronę odszedł. I niestety historia Kościoła, chciałbym powiedzieć, że inaczej, nie? Ale tak jak sobie to analizuję, to tak... No niestety nie mogę tak powiedzieć, że od czasu jak powstał Kościół to jest super, nie? I tylko są dobre okresy i okresy świetności i tak dalej. Też jest różnie. Dlatego, że to wynika nie z tworu, tylko dużo z nas. I tak naprawdę, tak jak mówimy od początku samego, człowiek właśnie tak funkcjonuje, że już od Adama, nie? Jakby te dobre momenty często kończą się jakąś formą bałwochwalstwa i czy w przypadku Adama i Ewy to była jakaś chęć dorównania czy poznania więcej. W przypadku po wyjściu z Egiptu to czytaliśmy o bożkach. Królowie znowu mieli często żony, które gdzieś tam, poganki, które ich odciągały. W czasach, to ciekawe też, w czasach, kiedy zrobił Jezus, kiedy to były czasy z takich stronnictw religijnych u Żydów, tam byli Sadyceusze, Faryzeusze, Zeloci i tak dalej, oni między sobą się dość mocno też ścierali. To czytamy coś ciekawego w Ewangelii Jana w 19 rozdziale. Ostatnio, żeśmy sobie Ewangelię Jana z dziećmi czytali, to pierwszy raz to zauważyłem, szczerze mówiąc. Nigdy wcześniej na to nie zwracałem uwagi. I tu jest w Ewangelii Jana w 19 rozdziale taki fragment, w którym to jest moment, w którym Jezus stoi przed Piłatem i Piłat siadł na sędziowskim krześle. I to czytamy od 14 wersetu 19 rozdziału Ewangelii Jana, że to był dzień przygotowania Paschy, około godziny 6:00, i powiedział Piłat do Żydów: oto wasz król. Lecz oni zawołali: strać, strać, ukrzyżuj go. Piłat ich zapytał: waszego króla mam ukrzyżować? Naczelni kapłani odpowiedzieli: nie mamy króla poza cesarzem. Nie mamy króla poza cesarzem. A w objawieniu Jana czytamy też o tysiącletnim królestwie, nie? Które jest okresem takiego 1000 lat, tak czytamy, panowania takiego dobrego okresu, nie? I ono też, jeśli dobrze interpretujemy, kończy się odstępstwem, nie? Dlatego myślę, że bardzo istotnym jest, żebyśmy rozważyli ten temat w swoim sercu. I Polska też nie jest tutaj wyjątkiem, nie? Tak by to o tym wiemy. I myślę, że nie możemy w ogóle myśleć w takich kategoriach, że cokolwiek jest tutaj wyjątkiem, nie? W Nowym Testamencie też wiele czytamy o tym. Czytamy w liście do Rzymian, że zamienili obraz Boga na obraz ptaków i tak dalej. Jeremiasz mówi coś ciekawego. Jeremiasz mówi coś ciekawego i to chciałbym, żebyśmy przeczytali, bo to jest zapisane w 7 rozdziale proroka Jeremiasza od wersetu 16. Ty więc nie módl się o ten lud i nie zanoś za niego ani wołania, ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, bo cię nie wysłucham. Czy sam nie widzisz, co robią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drwa, ojcowie rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto,
aby robić placki dla Królowej Niebios i wylewać ofiary z płynów innym bogom, aby mnie gniewać, aby mnie do gniewu pobudzać. Czy to jest przeciwko mnie? To jest to ciekawy fragment. Czy to jest przeciwko mnie, że mnie do gniewu pobudzają, mówi Pan, czy nie raczej przeciwko nim, ku ich własnemu pohańbieniu? Dlatego tak mówi Pan, oto mój gniew i moja zapalczywość zostaną wylane i tam, i tak dalej. Ale chciałem zwrócić uwagę na to, co tutaj jest zapisane w wersecie 19. Czy to nie jest raczej przeciwko nim, ku ich własnemu pohańbieniu? Czy to nie jest tak, że tak naprawdę Panu Bogu nie robimy przez to jakieś specjalnej krzywdy, nie? No bo jak moglibyśmy, nie? To jest krzywda tutaj tylko dla nas. Czytamy w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Może otwórmy ten fragment też. Umartwiajcie, to jest 3 rozdział, 5 werset. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem. I tu mamy bałwochwalstwo, mamy tutaj wymienione. Ta chciwość tutaj w zależności od tłumaczeń, to jest czy zachłanność, czy łakomstwo. W każdym razie to bałwochwalstwo jest wymienione w kontekście takich rzeczy, które nie są według mnie przypadkowe. Poczytamy tutaj o nierządzie, czyli o prostytucji, tak? Na przykład o nieczystości, o namiętnościach, o złych żądzach, o chciwości. To są same wszystkie te rzeczy, to są, moglibyśmy powiedzieć, takie zmysłowe rzeczy. To są pokusy ciała. I one mają za zadanie, czy są takim narzędziem przeciwnika do tego, żeby nas oddalić od tego duchowego bogactwa, do którego myśmy powinni dążyć, nie? Bo jak zauważycie, to każda z tych rzeczy ma swój taki, powiedzmy, właściwy, tak? Czyli ten odpowiednik taki, który powinien być nie jako negatywny przykład, tylko jako pozytywny, bo możemy powiedzieć, że ten nierząd czy ta prostytucja to jest czystość, miłość, wierność małżeńska, że nieczystość no to jest świętość, nie? Namiętność to jest rozwaga, stałość, spokój, bo to mówimy o takiej namiętności, takim charakterze, czy takim sposobie działania. Złe żądze to znowu może być szczemięźliwość, chciwość, powinna być powściągliwością. I czy nam coś nie przypomina, bo w liście do Galacjan czytamy, właściwie w liście do Galacjan ta lista jest troszkę rozszerzona nawet, bo w 5 rozdziale tam czytamy trochę więcej. Tam pisze tak, a znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I czy to czegoś nam nie przypomina? Bo kolejne wersety w tym liście do Galacjan, tam od 22 wersetu czytamy tak. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I mówię to dlatego, bo chciałbym, żebyśmy się sprowadzili do pytania, co w takim razie, nie? Bo to, tak jak mówiłem, to nie jest po to, żebyśmy sobie powiedzieli, że świat od początku bałwochwalstwo jest na świecie i że wszyscy są źli, że to wynika z naszej natury i idziemy do domu, nie? Tylko żebyśmy coś jakby jak refleksję, czy jak coś z tego wzięli, a to nas prowadzi do pytania, w takim razie, skoro ludzka natura, nasza zepsuta natura jest taka, że nas jakby gdzieś ściąga to bałwochwalstwo, tak? To w takim razie jakie jest lekarstwo na to, nie? Czy jaki jest sposób, aby być gotowym, czy aby być, czy w jaki sposób się można zabezpieczyć, tak? Jak ktoś się boi, że mu na przykład samochód, czy dom spłonie, czy mu samochód ukradną, no to się ubezpiecza, nie?
A jak, w jaki sposób my się możemy ubezpieczyć przed bałwochwalstwem? Czy PZU ma takie ubezpieczenie przed bałwochwalstwem? Nie ma. No to, to ta opcja odpada, nie? To ja już wykreślę tutaj, bo też miałem taką, ale to skoro nie ma w towarzystwach ubezpieczeniowych, to co możemy zrobić? Czytamy tutaj, że owocem zaś ducha są. Czytamy te rzeczy, które są przeciwieństwem tych, które ciągną do bałwochwalstwa, tak? Bo myślę, że możemy się zgodzić, że to, co Duch Święty w nas robi, to jest coś, czego nie umiemy sami. Nie umiemy sami przed niektórymi rzeczami się zabezpieczyć, nie umiemy sami niektórych rzeczy unikać, nie umiemy sami wykrzesać czasem czegoś z siebie. Potrzebujemy Ducha Świętego. Jak gdybyśmy wrócili do tego fragmentu z drugiej Księgi Mojżeszowej, w której Izraelici stworzyli cielca, to poza Mojżeszem, jaka była kto tego uniknął, tego udziału w tym bałwochwalstwie? Pisze od 13 z wersetu w 24 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, że wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił na górę Bożą. Oni byli na górze Bożej. Zabezpieczeniem, naszym ubezpieczeniem, naszym zabezpieczeniem przed bałwochwalstwem, czy to jest to samo, co było dla Jozłego i dla Mojżesza, że oni byli na górze Bożej, byli w obecności Bożej, byli, przebywali z Bogiem, widzieli Go, rozmawiali z Nim i to spowodowało, że oni uniknęli bałwochwalstwa. Nie uniknęli Go ci, którzy byli na dole, nawet takie postacie jak Aaron. Tak, bo tak czytamy, nie? Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 14 werset mówi nam, że mamy uciekać od bałwochwalstwa. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, czytamy: dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Czyli podsumowując, no można by powiedzieć, że nie da się wygrać z tym, co jest w naszej ludzkiej naturze, inaczej, jak tylko unikać i spędzać więcej czasu z Bogiem. Poznawać Go, słuchać Jego. Oczywiście ważne są rzeczy, które są też wokół tego, nie? Bo ważna jest wspólnota też, nie? Ważne jest to, żeby Janusz mi powiedział: słuchaj, stary, weź, co ty to robisz, popraw się, nie? To jest ważne, bo czasem ja nie widzę czegoś, jak ktoś widzi coś, nie? I to jest ważne. I ważne też jest, myślę, i to też chciałem zwrócić na to uwagę, żebyśmy w tym wszystkim cały czas pilnowali samych siebie, a potem dopiero innych. Przede wszystkim siebie, nie? Bo mamy takie tendencje, że jak słyszymy coś, o, to się nam ktoś przypomina, nie? Jakieś napomnienie, to najpierw się ktoś przypomina, a potem dopiero, a może dla mnie też, może ja też coś bym sobie pomyślał. Może ja tylko tak mam, nie? Ale ciekawą rzecz przeczytałem kiedyś w taką książkę. Pan, który się zajmował chyba okultyzmem czy jakimiś takimi rzeczami religijnymi, napisał taką ciekawą rzecz. Ja przekręcę, bo sobie to wynotowałem, przekręcę pewnie przy tłumaczeniu troszkę, ale postaram się oddać sens tego. On napisał coś takiego, że żołnierze katolickich królów zastąpili straszliwe azteckie bóstwa w amerykańskich koloniach, zastąpili je pięknymi krzyżami i obrazami Marii oraz świętych. I nie zrozumcie mnie źle, ja teraz nie wieszam psów na tych żołnierzach katolickich i tak dalej. Ja mówię o tym, że oni byli przekonani, że te straszliwe bóstwa, które tam są, to jest bałwochwalstwo, zło i śmierć i w ogóle wszystko, co złe. A te takie, ja tu pokazywałem kilka przykładów, nie? Takich tych bardziej dopuszczalnych.
no to one są dobre, nie? I teraz je możemy tamte spalić, wyrzucić, a te to postawić i teraz tym oddawajmy cześć, nie? Tym tutaj teraz się trzeba kłaniać. Ja bym chciał, żebyśmy siebie pilnowali właśnie, przede wszystkim siebie, żebyśmy w ten sposób tego sposobu myślenia nie mieli. Bo tak jak mówię, jak myślimy teraz o, na przykład pojawiła się jakaś czarna Madonna na obrazie, no to o katolicy, nie? No to warto się może zastanowić, co protestanci, nie? Mają, czy co zielonoświątkowcy, czy baptyści, czy jakkolwiek, nie? Gdzie tam kto? No, także, no i właśnie, jakby od teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiego tematu, który będzie każdego uwierał z nas. Mnie uwiera bardzo, bo się przejechałem parę razy, czyli takie współczesne formy bałwochwalstwa. Zostawmy sobie teraz to, co, o czym mówiliśmy, tam te totemy i tak dalej, bo wiadomo, że nikt takiego czegoś w ogrodzie nie ma, nie? Pewnie. Natomiast ja oczywiście wrzucam, nie? Tylko takie taka słowo. Ja jakby nie chcę się na niczym i na nikim tutaj teraz skupiać. Jakby te przykłady wynikają trochę z mojego doświadczenia i może trochę osobistego, a trochę obserwacji, nie? Bo w takim środowisku, że tak powiem, się obracam, wasze może być inne. Natomiast jak sobie ja myślę o współczesnych formach bałwochwalstwa, to bym wymienił takie. I powiem wam, że troszkę mi to zajęło czasu, bo łatwo mi było poszukać tam, wiecie, tych idoli, te bóstwa z historii, coś z Biblii poszukać i tak dalej. Jak sobie miałem przeanalizować, no to dobra, ale co teraz, nie? No to już było trochę trudniej. Natomiast jak tak już wpadłem potem, to już wiedziałem, o czym mówić. I tak sobie, i tak mówię, tylko wrzucam. Nie chcę też, żebyśmy, jak teraz na przykład powiem o serialach i o muzyce, czyli w jaki sposób się czasem odcinamy od rzeczywistości, to ja nie chcę powiedzieć, że każda muzyka to jest bałwochwalstwo i każdy serial, nie? No bo ktoś mi powie, no bo The Chosen, nie? Na przykład jest, nie? No to jest taki, że może być, nie? No i pewnie może być, nie? No bo to jest, no, ja, bo muzyka też jest chrześcijańska, nie? Ale to każdy, tak mówię, musi sam rozważyć, nie? No ale dobra, to jest taka jeszcze w miarę, nie? No a teraz weźmy sobie tam takie takie urządzenia, co każdy ma w kieszeni, nie? No i teraz, jak bardzo to dla mnie jest ważne? Ile ja z tym czasu spędzam? Co ja tam robię na tym? Rozumiecie mnie? Ja też tak mówię, nikomu nie wrzucam, bo ja sam jakby sam wiem, że muszę się pilnować. Ja pracuję w tej branży i wiem, że to jest tak pomyślane, żeby nas, wiecie, żebyśmy nie myśleli nawet i żebyśmy szli, nie? Żeby to było proste, żeby to właściwie jeden palec był potrzebny, nie? Żeby nam dostarczyć wszystko, co nam potrzeba. I sam się nieraz na tym zapałem też już, nie? Że to jest niebezpieczne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale myślę sobie, że taką współczesną pułapką szatana i taką formą bałwochwalstwa jest ateizm i nauka, którą mamy, nie? Tak by ta forma poznania świata do tego, znaczy tak się nam wydaje, tak jest moje osobiste wrażenie, że tak się nam wydaje, że tak poznaliśmy tą fizykę, chemię, astronomię i to wszystko tak dobrze, że teraz jesteśmy w stanie powiedzieć, że tam kiedyś coś wybuchło i tak naprawdę to Pana Boga w tym nie było, tylko to sobie powstało wszystko i tak jest, nie? I nie ma Pana Boga. Nie ma. Tak twierdzą niektórzy, nie? Albo jak może człowiek wykształcony wierzyć w jakieś takie bajanie, nie? Tam coś się tam świat w 7 dni, nie? Jak to przecież miliardy lat musiało powstawać i w ogóle, nie? Ja się nie śmieję, w sensie tak trochę może, ale ja twierdzę, że generalnie no to trzeba być jeszcze bardziej wierzącym niż ja, żeby wierzyć w te miliardy lat niż... No ale to tak na marginesie. Co jeszcze? Współczesne formy. Jak sobie pomyślałem o współczesnych formach bałwochwalstwa, to sobie pomyślałem o tym, że Izrael nieraz popełniając bałwochwalstwo, to myślał, że oddaje cześć Bogu. Tak sobie myśleli, nie? Że czasem to dla nich to było jasne, że to jest obcy Bóg, ale czasem oni myśleli, że to jest Bóg, ten ich. Po prostu zakręcili się za bardzo. I tak jak sobie pomyślałem, jak dużo mamy teraz dostępu do materiałów chrześcijańskich, czy nawet faktycznie chrześcijański, na YouTubie na przykład. Ile mamy książek, ile mamy rzeczy, które
zajmują nas czas, które nas jakoś angażują, które nas często polaryzują bardzo i może powiększają naszą wiedzę, może powiększają nasze zrozumienie czasem, ale na przykład odcinają nas całkowicie od praktyki czy od duchowości. Nie? Ile razy słyszeliśmy, no już w sumie trochę lat jesteś bieżący, trochę lat już trochę rzeczy umiesz, to zamiast może cały czas słuchać, to może byś coś komuś powiedział, nie? Albo z kimś pogadał, albo wiecie, albo może skoro czytamy o tym, że jednak nie tylko litera to jest to, co jest duchowością, no to może byśmy faktycznie spróbowali tej duchowości, nie? Może to też jest, tak sobie myślę, ale to tak mówię, to jest tylko moja wrzutka, każdy niech sobie to przemyśli, ale myślę, że może jak spędzam 5 godzin słuchając kazań dziennie na YouTubie, to troszkę przesada, nie? Może wystarczy jedno raz za jakiś czas, ale przepracowane, wdrożone i tak dalej, nie? A druga sprawa, że duchowość też jest istotna, nie? Wiemy, że Jezus dlatego docierał do ludzi, dlatego ludzie w Niego wierzyli, dlatego że On mówił jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie, którzy, wiecie, oni byli fachowcami w wykładaniu pisma. Oni po prostu byli fachowcy. I my jak mówimy o faryzeuszach, to sobie myślimy samo zło, nie? Bo to się tak utarło u nas, nie? Że to faryzeusz, nie? W sensie wszystko co złe, nie? Ale tak naprawdę to byli mega goście. Oni znali pisma, to było jedno z lepszych stronnic w tamtych czasach, w sensie takim, no ja tak to oceniam. Ale popłynęli też za bardzo, nie? I nie rozpoznali Boga. I powiedzieli to, co czytaliśmy, nie? Że nie mamy króla nad cesarza, że ty jesteś mocą Belzebuba to czynisz. Tak? Także to tak mówię, ja tak wrzucam tylko. I co ciekawe, czytamy też w objawieniu Jana. Mamy tam kilka listów, nie? Ale do zborów. W drugim, trzecim rozdziale. Ale czytamy tam w kilku miejscach o bałwochwalstwie. Na przykład do zboru w Pergamie. Ja przeczytam te fragmenty. Myślę, że jeszcze chwilę przeżyjecie, mam nadzieję, ze mną. Ale żebyśmy mieli taki pełniejszy obraz. To tu pisze tak. Do anioła zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, że mieszkasz tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. I to jest dobre świadectwo, nie? Ale od 14 czytamy, że mam ci nieco za złe. Mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Kolejny, do anioła zbiorów Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. I to jest dobre świadectwo. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię, mi naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Do Laodycei. I tu chciałbym, żeby to wybrzmiało. Od 17 wersetu 3 rozdziału objawienia Jana. Czytamy, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. I chciałem, żeby to wybrzmiało, dlatego że to jest, myślę, to, co jest taką formą naszego współczesnego bałwochwalstwa, że chcemy być niezależni od Boga i nie Jemu oddawać chwałę, że ta chciwość, tak jak czytaliśmy wcześniej, nie? Chciwość, czyli bałwochwalstwo, tak tam czytaliśmy, ta chęć posiadania i ta chęć takiej próby
od uniezależnienia, od separowania się od tej zależności od Boga, zamiast się do Niego przybliżać, to nas oddala. To, że tutaj czytam, jestem bogaty i wzbogaciłem się i nic nie potrzebuję. I tak naprawdę jestem jeszcze mądry i wiem, że ten świat tak dawno już istnieje i naprawdę przez Boga nie poznał i Bóg mi w ogóle nie jest potrzebny. Jego tak naprawdę nie ma i nie będę mu oddawał czci. Na pewno. Bo tak sobie myślę, że warto się zastanowić, kto za tym bałwochwalstwem stoi. Czy to są tylko takie nasze słabości ciała, umysłu, czy może jest tam taki przeciwnik, który to wykorzystuje tak umiejętnie, nie? I tylko nam podsuwa, nie? To, co akurat w danym momencie działa, nie? Działało tam kiedyś tam te supy, to ciach, nie? Potem działał nierząd, to ciach, nie? Potem jakieś tam skupienie się na nie wiem, zapisie litery prawa, to ciach ich, nie? Ja bym chciał tylko, żeby to tyle było, tylko jeśli jakby w kontekście okultyzmu czy tam jakieś takiego tematyce bałwochwalstwa, takim jakby ten kontakcie ze światem demonicznym, ale pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział od 14 wersetu. Mamy tutaj napisane, że właściwie od 19. Cóż więc chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś, albo ofiara składana Bożkom czymś jest? Raczej chcę powiedzieć, że to, co poganie ofiarują, demonom ofiarują, a nie Bogu. A nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. I tak mówię, nie chcę jakby za bardzo, żeby się skupiać na tym kontakcie z tym światem duchowym, jeśli chodzi o samo bałwochwalstwo, bo wydaje mi się, że to jest raczej efekt uboczny, czyli, a nie taka przyczyna jakby bałwochwalstwa. Czyli to, że ten kontakt z tym światem demonicznym jest, to nie jest cel tego, ale tak bardziej, tak jak na przykład w spirytyzmie, w czarach, w wróżbiarstwie, to jest jakby bezpośredni cel. Tutaj jest trochę efekt uboczny. Ale jest to niebezpieczne miejsce właśnie. I jeśli przeciwnik nas może skusić do tego oddawania czci tym bożkom, no to nas pewnie skusi. Natomiast jeżeli się mu to nie uda, bo w niektórych kręgach w dzisiejszych czasach może się mu to nie udać, no to może wystarczy mu, że tylko skusi nas do tego, żebyśmy nie oddawali czci Bogu. Żeby, wiecie, no dobra, jak już tam tego bawana mu podsunąłem, nie bije pokłonów przed nim, no to niech chociaż nic nie robi. Niech nie wierzy w Boga, niech mu nie oddaje czci. To połowa sukcesu przynajmniej jest, nie? I dlatego mówiłem o tym ateizmie, nie? Byleby Bogu czci, a nie oddawać. I tak też chciałbym, jakby kończąc, zastanowić się w takim razie, jaki jest w ogóle sens obcowania z Bogiem dla nas. Bo można powiedzieć, no dobra, nie? Ale no to nie mogli sobie podarować tamci ludzie, nie? No, nie wierzyli w Boga. Czy tam, nie wiem, no nie pasowało mu to, że Pan Bóg tam coś zalecił i nie cokolwiek, no to nie mogli sobie podarować i powiedzieć, no dobra, no to tak jak teraz jest, nie? To ja w Boga nie wierzę i Panie. Ale czy tam przez tysiące lat ludzie, którzy w Boga nie wierzyli, to sobie stwarzali zastępcze takie opcje, nie? Jakby cały czas było coś takiego, że te bożki się pojawiały, nie? I dążę do tego, że człowiekowi bez Boga czegoś po prostu brakuje. To nie da się tak zrobić, żeby oderwać człowieka od Boga i żeby on sobie tak fajnie żył, nie? Żeby było wszystko okej. Dlatego, że tak jak niektórzy twierdzą i tak jak czytaliśmy właśnie w tym liście do Laodycei, to my nie jesteśmy samowystarczalni. Nie jesteśmy samowystarczalni i nie możemy powiedzieć, że to w sumie fajnie, nie? To ja nie potrzebuję Boga i tak naprawdę można tak żyć, nie? W sumie to jak, po co mi jakiś bożek, nie? Mogę żyć. Nie, no bo może gdybyśmy byli takimi tylko cielesnymi, chociaż wygląda na to, że nie, ale może też, ale jednak jesteśmy nie tylko cieleśni, ale też duchowymi istotami, nie? I my potrzebujemy, szukamy takiej duchowej rzeczywistości, to jest gdzieś tam w nas wpisane. Jeżeli tego nie zaspokoimy w Bogu,
no to szukamy tego gdzie indziej, nie? To tak jak jeżeli mąż nie ma zaspokojenia, znaczy mężczyzna nie znajdzie zaspokojenia w żonie, no to tego szuka gdzie indziej, nie? Jeżeli, można by przykładów mnóstwo, ale generalnie jeżeli brakuje nam czegoś w tej sferze duchowej, to my tej sfery duchowej szukamy. Jeśli znajdziemy Boga, no to chwała Mu za to, ale jeżeli Go odrzucimy, jeżeli próbujemy jakoś kombinować, no to w pewnym momencie znajdziemy sobie jakiegoś takiego bożka, który wypełni tą naszą sferę duchową. Nie? Jeżeli są potrzeby ciała, czy jakieś takie, no bo nasze ciało ma też jakieś potrzeby, nie? Czy przyjemności też, czy jakkolwiek. Jeżeli tego nie zaspokoimy w Bogu, no to tak samo szukamy tego gdzie indziej. I to... że te totemy i te posągi i to wszystko, co tam oglądaliśmy na zdjęciach, no to mamy powiedzmy już za sobą, przynajmniej w naszej tutaj kulturze czy w naszym środowisku. No to pytanie jest, w jaki sposób nas teraz szatan kusi. Bo ja wątpię, że on sobie podarował. Powiedział, nie, no tam tych z Betelu czy tam tych zielonoświątkowców, czy tych, to nie ma sensu ich tykać, bo to się nie da. Nie? On kombinuje cały czas, nie? On kombinuje cały czas. I pytanie tylko, czy my zaspokajamy te nasze potrzeby, czy znamy w ogóle nasze potrzeby, czy wiemy, jakie one są, czy może rozmawialiśmy z Panem Bogiem na ten temat i czy je zaspokajamy właśnie w Bogu, czy oddajemy Mu cześć, tak jak my zostaliśmy do tego stworzeni, jak nasz duch został do tego stworzony, czy to próbujemy wypełnić jakimś takim czymś innym, tym, co... Takie przykłady już dałem dużo. Dlatego, że tak jak mówiłem i mówił Jeremiasz, którego teraz znowu chciałbym, żebyśmy na koniec sobie przeczytali, to my sami sobie tym szkodzimy. I żeby nie było tak, że się tylko mądrze, to ja wam podam przykład ze swojego życia. Tak jak mówię, dużo pracuję na komputerze. W związku z tym... co 2 lata, 3 lata temu, nie pamiętam, pracowałem jeszcze sporo wieczorami. I ja już byłem zmęczony, mówię, no dobra, no to sobie się jakoś, nie wiem, kolację sobie jeszcze zjem, coś sobie jeszcze obejrzę albo coś sobie posiedzę i tak dalej. Nie? No i wiecie, na YouTubach są takie te shorts, nie? Nie wiem, czy kojarzycie, takie krótkie filmiki. Nie takie filmy takie, że tam ktoś coś nagrał długiego, tylko takie, wiecie, takie na 30 sekund, na minutę, nie wiem nawet jak to, nie? Ale taki szybki strzał, jak ktoś tam coś śmiesznego zrobi, tu jakiś kot wyskoczy, tu ktoś jakieś salto zrobi podwójne, tu coś zatańczy, no generalnie fajne rzeczy, nie? W sensie, no jakby tak się przyczepić, to tak prawdopodobnie jakby ktoś dobrze ten algorytm YouTube'owy sobie wyszkolił, to pewnie mu, nie wiem, jakieś mądre myśli znanych ludzi albo jakieś fragmenty skazań, no to generalnie też fajna rzecz, nie? Ale mnie to zajmowało czas, nie? I wiecie, to jest takie odprężające, tak jak na przykład można puścić film na wieczór, no i czek się, no zmęczony już ten, nie? I bywało tak, że ja sobie coś tam zjadłem, no ale dobra, no ale zjadłem, no i potem, a to jest ciekawe, to za to jest ciekawe, a to o fajne, o tu znowu, nie? Bo wiecie, te algorytmy tak działają, że one tam tak nas ładują, to się nawet samo przesuwa, jeśli dobrze pamiętam, że jak oglądniesz, to ci nadaje następne, żebyś tam nie musiał nawet nic klikać i nie ten, nie? No i po godzinie człowiek 23 czy 24, no już śpiący jestem, a co ja właśnie, czemu ja tu godzinę spędziłem, nie? Po co? Po co ja tu godzinę spędziłem? I dlatego mówię o tym, że unikać tego trzeba. Naprawdę unikać tego trzeba. Ja specjalnie nie mam zainstalowanych żadnych tych takich typu Facebook aplikacji na telefonie, bo wiem, że to kusi na mnie. Ale YouTube'a już mam, nie? No bo nie da się go chyba nawet wyrzucić. Pilnuję się po prostu, że już teraz wiem, bo już kilka razy się musiałem zorientować, że spędziłem za dużo czasu. Nie, nawet tam nie wchodzę po prostu, nie? Nawet nie wchodzę. Dzisiaj nawet jak jeszcze ten, to sprawdziłem, czy w ogóle jest. Jeszcze taka funkcja, żeby was tu nie ocyganić, że nie ma. Ale chodzi mi o to,
że ja jestem świadom niektórych rzeczy, a i tak się dałem wciągnąć w coś takiego, nie? I to może ktoś powiedzieć, no to tam, no, każdy potrzebuje trochę się odprędzić, zrelaksować i tak dalej. A można to zrobić tak, a można to zrobić inaczej. A gdybym tak popłynął z tym, no to mogło być gorzej, nie? Mogło być potem niedospany człowiek, różne rzeczy odciąga i tak dalej. No, ale mówię to dlatego, żebyśmy byli czujni i żebyśmy pilnowali właśnie siebie samego, bo są różne metody na zaspokajanie naszych duchowych, cielesnych potrzeb i większość z nich Pan Bóg wie najlepiej, jak zaspokoić. Także myślę, że to jest dobre miejsce, żeby go zapytać. I na koniec właśnie, tak jak mówię, chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze jeden fragment z drugiego rozdziału Jeremiasza, którego już czytaliśmy dzisiaj. I on na pewno go znacie, ale on tu super pasuje. Drugi rozdział Jeremiasza od 11 wersetu czytamy tak. Czy jakiś naród zamienił swoich bogów, choć ci nie są bogami? Ale mój lud zamienił swoją chwałę na to, co jest nieużyteczne. Zdumiejcie się nad tym, niebiosa, ulęknijcie się i bardzo zatwórzcie, mówi Pan. Bo mój lud popełnił zło, podwójne. Opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody. I to jest według mnie taka ładnie napisana definicja bałwochwalstwa i tego, jakie szkody on wyrządza w naszym życiu. Bo tak jak mówiliśmy, Panu Bogu nie robimy przez to żadnej szkody. To nie Jego. Będzie Mu przykro na pewno, nie? Ale wiecie, Jemu nie szkodzimy w ten sposób. Sobie przede wszystkim szkodzimy. Siebie okradamy. To my jesteśmy okradzeni przez to, oszukani przez przeciwnika. I to jest, to byłby smutny obraz w naszym życiu, gdybyśmy zamiast źródła wód żywych korzystali z opękanych cystern, a to jest według mnie taką definicją bałwochwalstwa.